Witajcie, kochani. Dzisiaj chciałam poruszyć kwestię zwierząt, ich cierpienie, ponieważ dostałam w jednym czasie dwa takie przejmujące listy i poproszono mnie, żebym się wypowiedziała w tym temacie. Może przeczytam najpierw. Hej, przepraszam, że znowu piszę ze swoimi dziwnymi problemami, ale nie bardzo mam się do kogo zwrócić, dlatego postanowiłam napisać do ciebie. Od jakiegoś czasu męczy mnie pewna kwestia i już nie wiem, jak sobie z nią poradzić. Chodzi o cierpienie, a zwłaszcza cierpienie zwierząt, ale nie tylko. Nie daje mi to spokoju i zaburza całkowicie moje poczucie szczęścia. Ciągle zastanawiam się nad tym, dlaczego tak jest, czy te zwierzęta zasłużyły na cierpienie, czy odpracowują jakąś karmę itd., itd. Dla mojego umysłu tak byłoby lepiej, bo wtedy jest jakieś wytłumaczenie dla takiego stanu rzeczy. Ale tak naprawdę jednak nie wiem, dlaczego tak jest. Wiem tylko i czuję, że to jest straszne, że te istoty doświadczają niewyobrażalnego bólu i to dzieje się w tej chwili i nie można tego zatrzymać. Jeszcze dodatkowo niedawno zobaczyłam bardzo drastyczny filmik, który wzmógł ten stan. Przepełnia mnie współczucie. A właściwie współodczuwanie tak duże, że ciężko mi normalnie funkcjonować, a nawet cieszyć się życiem, bo ten temat ciągle krąży wokół mnie. Wiem, że takie myślenie i cierpienie z powodu cierpienia nic nie zmieni, a nawet może pogorszyć sytuację, bo nie wysyłam wtedy zbyt dobrych wibracji, ale to dzieje się samo, po prostu czuję się z tym źle. Może mogłabyś coś poradzić albo nagrać na ten temat filmik. I druga, krótsza wiadomość. Witaj, dziękuję, że jesteś, powiedz mi, co zrobić. Bardzo mi leży na sercu sprawa zwierząt. Teraz wywóz koni do Japonii i co mam zatrzymać w tym doświadczeniu, jakie przyjąć, nie walczyć o zwierzęta. Ja tylko dzięki temu, że obejrzałam przez kogoś udostępniony film o rzeźni, nie jem mięsa. Kocham i przytulam. Takie mocno poruszające tutaj słowa. Pewnie u wielu, wielu osób pojawiają się podobne odczucia. I tutaj taki czas na zatrzymanie się. Wielu z nas jakby od początku rezonowało z taką miłością ogólnopojętą. I na przykład u mnie było tak, że od dziecka nie chciałam jeść mięsa. Były to małe ilości. Kiedy miałam 16 lat, świadomie podjęłam wybór, że nie będę jadła po prostu zwierząt, że to nie jest jedzenie. Bo to jest taki dłuższy temat. Oczywiście też oglądałam jakiegoś rodzaju filmy, które jeszcze potwierdzały te wewnętrzne odczucia. Ale jakoś od początku wiedziałam, że nie wybieram drogi walki po to, aby zaprzestać takim działaniom. Jakby moją drogą było to, że propagowałam alternatywny styl życia. Weganizm, witarianizm, teraz bretarianizm. Pokazywałam możliwości, pokazywałam opcje na życie, które i wspierają człowieka, i otwierają serce na współczucie dla zwierząt. I jakby tą drogą kroczyłam. I tak to wszystko się dla mnie wyrażało. Nie zatrzymywałam się na myślach dotyczących tego cierpienia, bo jakby mogłam tylko w swojej przestrzeni uczynić coś dobrego, żeby nie wspierać tego systemu, tak? Więc jakby to była taka część mojego zadania. Jednak kiedy mamy do czynienia naprawdę z takimi obrazami, które widzimy w internecie,
to łzy same lecą po policzkach. Serce drży i wydaje się, że to jest po prostu nie do zniesienia. Tak samo jak patrzymy na cierpienie ludzi, współodczuwamy i chcielibyśmy im ulżyć. Jednak właśnie to jest taki temat, który jakby nie jest oderwany od wszystkich innych tematów. Czyli znowu zwracamy się do naszego wnętrza, w ciszy serca, wewnętrznym przyzwoleniu na to życie, takim, jakim ono jest, bez negacji jakiegokolwiek szczegółu w tym istnieniu. Możemy otoczyć miłością i współczuciem każdą istotę na tej ziemi, wiedząc, że jesteśmy całością, ale nie tworząc myśli w tym pełne bólu, pełne oskarżeń, gniewu, złości, bezradności. Po prostu im wyższa wibracja wielu, wielu pozornych jednostek, tym ta wibracja na ziemi się podnosi i takie czyny będą obserwowane w coraz mniejszych ilościach. Tylko miłość zmienia te obrazy, które obserwujemy. Im więcej serc się otwiera, tym mniej okrucieństwa, tym mniej bólu. I to jest najpiękniejsze, co możemy uczynić dla tej planety. Kochać. Kochać siebie w tej egzystencji. Kochać siostry i braci. W każdej formie. Ludzkiej, zwierząt. I kochać to doświadczenie w całości, wiedząc, że wszystko tutaj jest tak stworzone, jak miało być. Więc ta cała ewolucja świadomości jest także po to, byśmy wyszli już z tej przestrzeni doświadczania w cierpieniu. To cierpienie kończy się dla nas wszystkich. To cierpienie zaczyna się w nas i kończy w nas. Tylko my możemy to zmienić wewnątrz siebie. Tu nie pomoże walka. Tu nie pomogą łzy. Możemy podawać dalej tą informację, ale poprzez serce, poprzez miłość. Bo wszelka agresja, wszelkie takie manifestacje bezradności, w gniewie, one wpływają na jakąś część innych istot, ale na pewno dużo mniejszej części niż ta wibracja serca, kiedy emanujemy tą miłością do wszystkich, wszystkich w tej opowieści. I tak samo możemy współczuć tym istotom, które na swoim etapie doświadczenia jeszcze nie są w stanie pojąć, co czynią. I bez osądu ich, bez osądu nikogo doświadczeniu mamy możliwość tworzenia nowego świata opartego na całkowicie bezwarunkowej miłości. Przeszliśmy długą drogę w doświadczaniu siebie we wszystkim. I tylko przez to doświadczenie tu w tym ludzkiej historii może w nas pojawić się tak ogromne współczucie dla każdego. Bo gdybyśmy nie przeszli przez wszystkie te etapy, nie bylibyśmy w stanie pojąć, czym jest ten ból, czym jest to poczucie separacji, czym jest ta bezradność. Więc teraz
wszystkie rozumiejące, współczujące, kochające serca jednoczą się, by podnieść wibrację i aby tą wibracją sprawić, że takie okrucieństwo i przemoc już naprawdę nie będą miały miejsca. To już się kończy. Teraz świadomość jest bardzo, bardzo wysoka. Teraz ludzie w bardzo szybkim tempie przestają jeść mięso. Naprawdę w szybkim. W ciągu 20 paru lat to się niesamowicie zmieniło. Ludzie przechodzą na surową dietę. Ludzie dbają o swoje życie. Dbają o życie w całokształcie. Dla umysłu może się wydawać, że to trwa zbyt długo. Ale to trwa dokładnie tyle, ile ma trwać. Tutaj słowa mogą nie być satysfakcjonujące, ale z każdą sprawą, z każdym problemem musimy zwrócić się do swego wnętrza i tam poczuć wybaczenie dla wszystkiego, co wydaje się być przestępstwem. Tam poczuć zgodę na doświadczenie każdej istoty, która doświadcza zgodnie z samym sobą. Dla mnie całe to życie jest pewnego rodzaju teatrem, przedstawieniem. My tu gramy swoje role. Każdy wybrał rolę, którą chce obecnie odgrywać. I dlatego czuję teraz, że nie ma tu ofiar, katów, że nie ma tu przypadków, że każdy przechodzi przez swój własny proces i dojrzewa do zmian, do tej otwartości na życie w świecie pełnym miłości. I tylko miłość naprawdę zmienia cokolwiek. Tylko miłość jest w stanie zmienić to, co nam się nie podoba, to, co nie rezonuje. Tylko patrząc oczami pełnymi miłości na wszystkie aspekty doświadczenia, jesteśmy w stanie naprawdę transformować takie globalne doświadczenie. Zaczynając od swego serca, od wybaczenia w swoim sercu, od zaufania w swoim sercu i prowadzenia tego serca. Ciszy, przyzwoleniu odkryjemy, że nie ma nic złego w tym świecie, że tylko umysł oceni to jako zło. I tak żyjemy. Kiedy patrzymy i myśli zaczynają oceniać jakąkolwiek sytuację, wtedy nie sposób jakby nie zgodzić się, że coś jest niewłaściwe, nie do przyjęcia. Ale kiedy zaczynamy patrzeć sercem, czuć sercem jakby istotę wszystkich ról, pewnego rodzaju jakby pewnie poświęcenie zwierząt, które tu przychodzą, aby budzić nasze serca, aby poprzez ich cierpienie, ich bezwarunkową miłość, ich bezwarunkowe piękno budziły się serca ludzkie. Czy możesz to poczuć? Wszyscy dla siebie gramy jakieś role w tym przebudzeniu. W wszelkich relacjach ludzkich, ludzko-zwierzęcych. I
tak naprawdę we wszystkim jest miłość. To z miłości godzimy się na te role. Jesteśmy obserwatorami tych ról. Jeśli o tym pamiętamy, jesteśmy tym wiecznym świadkiem, obserwującym wszystkie wydarzenia, wtedy naturalny spokój jest w każdej sytuacji. Nawet w cierpieniu. Nawet w tak trudnych doświadczeniach dla wielu istot. Nie wiedziałam, jakie słowa tutaj się pojawią do końca. Bo nie czuję jakiejś takiej opinii ani wniosków w tym momencie. Ale czuję w moim sercu, że tylko miłość, naprawdę tylko miłość, rozwiąże to wszystko. Tylko miłość wskazuje nam sens w tym wszystkim. Bo inaczej moglibyśmy zanegować wszystko tutaj, że jest nie takie, niewłaściwe. Ale w tym zatrzymaniu, w tym braku osądu, znajdujemy wolność dla siebie. Kiedy my jesteśmy w przestrzeni wolności, ten świat staje się również wolny, bo świat jest naszą projekcją. Więc twórzmy w tej projekcji miłość, współczucie, dobro, empatię. Poczujmy, że jesteśmy jednym w tych różnych formach. I kiedy świat się budzi i świat czuje, że jest jedno, jest jedna miłość, jeden Bóg, jedno życie, w wielu formach, wtedy naturalnie nie ma możliwości krzywdzenia kogokolwiek, czegokolwiek w istnieniu. I poza oceną, poza oporem, odnajdujemy spokój dla siebie i dla tego świata. Kochajmy wszystko, co jest. I bardzo szybko dzięki temu stajemy się świadkiem niesamowitych zmian i cudów. Coraz więcej dobra napływa. Coraz więcej pięknych wibracji tańczy z nami. I tylko na tym skupiajmy energię. Kiedy skupiamy energię na tym szczęściu, radości, miłości, wraz z nami, inni to odczuwają. Tylko tyle mogę tutaj przekazać. Łączę się z wami, kochane istoty. Rozumiem wasz ból i cierpienie, ale jeszcze raz powiem, że tylko miłość jest w stanie całkowicie zmienić ten świat. I my wszyscy tworzymy ten nowy świat, nowe życie, nowe doświadczenie całkowicie. W oparciu o zaufanie i przyzwolenie na to, co jest teraz. Kocham was bardzo. Dziękuję za obecność. Do zobaczenia.